Daddy! Bad things. Dzięki za te hary, Natalia jestem. To hejka, Natalia. Ach, to są takie kluby. Nieważne. Dobra. A ty mówisz, że ja nie mogłem nie powiedzieć... Nie byłem nigdy. Oh, daddy. Bo to też jest, bo... Ale rozumiesz, że ja jestem człowiekiem dorosłym, czasami mi się zdarzają jakieś takie dwuznaczne teksty. Czasami. Bardzo rzadko. Co 5 minut. Prawie to jest bardzo rzadko. Tutaj. Tu mnie boli. Gdzie? Teraz podobno nie boli. W sensie mama tak robiła i potem mnie bolało. Teoretycznie. Nadal boli. Efekt placebo. Zazwyczaj jest tak, że jeśli teraz jest źle, to za chwilę będzie dobrze. Ała, moja ręka znowu mnie boli. Ała. O, za chwilę ci już nie będzie boleć. Dzięki serce złotemu w Dorcińcu. Pozdrawiam cię. Ała, znowu mnie zaczęła boleć. Chcę cię znowu pocałować. Już boli? Czy jeszcze? Trochę. Jeszcze. Może z drugiej strony. Na bicep. W ten muszkę. Na bicka. Garek naturalny. Dobrze, że przeczytałem. Dzięki za 5 zł. Cały czas się zastanawiam, jak mi się przeprowadzi. Czemu ja to przeczytałem? Dlaczego ja to przeczytałem? Czemu ja to przeczytałem? Boże. Zwykle najpierw jakby czytam myślami, a tym razem nie. Wszyscy lubią lody. Czekoladowe, truskawkowe, domowe i roboty są najlepsze. Haha. No, masz rację, Przemo, w sumie. Robiłeś kiedyś lody? Nie, takie... Z własnej roboty nie. Chyba 4 razy robiłem. Ale zawsze było jakieś takie... Wolę mimo wszystko zapłacić, nie wiem, 3 złote za gałkę lodów i nie trzeba nic robić. Ja w sumie nie przepadam za bardzo za lodami, bo po prostu jakoś... No, lody mają laktozę, chyba że to są sorbety. I źle znoszę lody. Dobra, może zmienimy temat, co? A już, a nie, próbowałem już, ale nie da się wystawiać ludzi na Vinted. Wiecie, że jak wystawicie człowieka na Vinted, czy tam na Allegro, to możecie pójść do więzienia? No, ja nie próbowałem nigdy w życiu, serio, nigdy tak nie zrobiłem. Nie no, zrobiłem tylko wersję roboczą od ciebie na Vinted. Wiesz co, wiesz jak ciebie teraz będę całował? No. Tak. Czemu? Czemu? Nie wiem, jakoś tak. No dobra, tu. O, patrzcie. Jednak, tak, serio zrobiłem wersję roboczą Piotrka. Ej, no... 2 złote. To jest cios poniżej pasa. O, jest, poczekajcie. Mnie ktoś wystawił. Oj, da się mnie wystawić. Matko, jedna... Piotrek, mało użyteczny, ale zawozi do szkoły. Drogi w otrzymaniu, musi mieć dobre jedzenie. Kategoria, nosidełka i... Jak, nosidełka i różki. Okej, okay, dobra. Marka zawiercie, rozmiar od 3 miesięcy. Marka zawiercie. Stan zadowalający, marka kolory wielobarwne. Marka odlewnie. Rozmiar przesyłki, duży. Sam jesteś duży. Ja nie jestem duży. Nie no, duży to jest taki sweter na przykład. No naprawdę. Tak. Czasami to tylko przez RZ już się samo otwiera od dołu. Jest jak auto Flintstonów. Posuwają się nogami. Znaczy, jeżdżą nogami do przodu. Oglądasz Flintstonów? Coś się stało! Jakby ciebie nie było, to ja już teraz tutaj się trząsł. Nie no. Wow. Za karę, ała! No weź no, za karę to było, mogę? Mam prawo! Ja też mam prawo. Ała! Ja cię tylko przytulam, ale za to, że cię przytulam, to jeszcze życzę. No przestań! Przestań! Hej kumpela, ty postać patelnie, być może tak. Wdech, wydech, Kasper. Kasper nie rodzi też, bez przesady. Fris też ma 25 lat. I Fris jest milionerem. A ja jestem z Jasperem. Wiecie, to wyklucza jedno i drugie. Bycie milionerem, a bycie z Jasperem. Ale jak się fajnie zrymowało! No chodź! No chodź! Pamiętaj, że ty jesteś najcenniejszy. Ty jesteś cenniejszy niż każdy milion na tym świecie. Wiesz, ile kosztuje serce i nerki? Wracam i zwracam. Powąchaj! Mam ją już prawie 2 dni. No dawaj. Przepraszam, ale to jest ważne. Nie, to jest kluczowe. To nie jest kluczowe. Kluczowe jest
odpowiadanie ludziom i rozmawianie z ludźmi, a nie to, czy śmierdzi spod pachę. Pan Mudormuda jest i chce, proszę, żebyśmy mieli zaburzoną w ogóle live. Piotrek, powąchasz mi pachę. No czekaj, bo... Ale koszulka, a nie pachę. To po... Czy koszulka się... śmierdzi? Spytałeś się mnie, czy koszulka śmierdzi? Pachę? Troszkę, tak delikatnie. No co? No każdy się poci, no na swój sposób, ale każdy. Twoja zaczyzota, Jasper, goliłeś już pachy, czy jeszcze nie? A wy goliliście pachy? Czy jeszcze nie? Okej. Dobra, jutro ogolę pachy. Zaczyzota, jeszcze nie. Jeszcze nie idzie. Jeszcze nie idziemy spać. Jezus, Mar, przepraszam. A co ty zaśpiewałeś takiego? Dobrze, że nie wiesz. Próbowałem jakoś ułożyć piosenkę z tym. A powiedz mi na ucho, bo jestem ciekaw. No wejdź. Zaraz zobaczysz na czacie. Okej. Widzę pierwsze XD. Hej, Piotrek. Fan Kaka XP. Nie jesteś na to przygotowany. Ała, ała! Pokażcie koszulkę, jajce i... Może jak poród, a nie wiem jak poród boli. W sumie poród można porównać chyba do zjedzenia ostrego kebaba i potem... Piotrek, proszę cię, przestań już porównywać, bo naprawdę to jest bardzo niefortunne. Nawet... Nie wiem. Nie umiemy sobie wyobrazić pewnie jak boli poród. No wiem. To akurat wiem, że nie umiem sobie wyobrazić. Jadłam dziś gołąbki. Ja też jadłem dzisiaj gołąbki. Ja kiedyś myślałem właśnie, że gołębie są z gołąbków. Znaczy, ale gołąbki są z gołębi. Gołąbki są z gołębi. Jak zjecie gołąbki i zrobicie kupę, to wychodzi gołąb. Jak feniks z popiołów, tak się rodzą gołębie? Jak gołąb z gołąbką. Myślę, że jeżeli gołębie mają jakiś cel w życiu, to na pewno tym celem jest obsranie wszystkich ludzi, których spotkają. Ja dzisiaj chyba... A, cypis. Będę miał chyba dzisiaj ksywę skoczek. Nie. A czemu skoczek? Bo nie rozumiem. Nie widziałeś komentarzy pod tym TikTokiem? Nie? A, bo jak ci jak podskoczyłeś, to inne rzeczy też podskoczyły. Kocham, kocham, czarne oczy dwie. Tak, tylko wiesz, że ja się nie spodziewałem, że to tak wyjdzie. Aczkolwiek po prostu, no cóż, no. Jak chcesz, mogę usunąć tego TikToka? Nie no, co ty? Co ty, tato? Bez przesady też. Co ty, tato? W sensie, nawet jak usuniesz, to nic nie zmieni, bo raz rzucone to już nie zniknie. Ma 187 tysięcy wyświetleń. I pierwszy komentarz polubiony to jest... To nie tak, on pierwszy się spojrzał. Nie, ten ma więcej. Co mu tak skaka? A. Dlatego skoczek. Jezu, Piotrek, czemu ja to wrzuciłem? To było rano. Jeżeli ktoś chce wesprzeć... Mogę to... Nie, ja to... Jeżeli ktoś... Albo ja to usunąłem właśnie. 73. Bo... Nie widziałeś tego? Ja sam tego nie chcę widzieć. Nie widziałeś tego dokładnie? Widziałem... Znaczy, jakby. Ja wtedy też jak to wrzucałem, to na to nie zwróciłem uwagi. Ja to, jak to oglądałem, to patrzyłem na swój rejestr bardziej. Nie, ja patrzyłem w tamto miejsce i jakoś tak wydawało się. W miarę okej. Mniej widoczne. A potem, jak zaczęli pisać, to tak się uwidoczniło. O. Dobrze, live naprawione. No, w sensie działa już wszystko.